Siemanko, moi drodzy. I tak, brak słów, jak żeśmy to zobaczyli. Wszliśmy do domu, które nie byliśmy pewni, czy jest w ogóle opuszczony. Bo był... O kurde, jak tam jest bardzo pięknie. Słaby. Patrzcie, co nas po prostu przywitało tutaj. Nie spodziewaliśmy się takiego widoku. Ale to stara lalka w ogóle. Bardzo ładna stara lalka. Ktoś się tak potraktował brutalnie. Patrzcie na ten kredens niesamowity. Te malowidła ścienne. To jest w ogóle wszystko stare i piękne. To obrazy. Ten dom jest z początku wieku. Z 1900 któregoś. Obrazy, no bajka. Trochę urbeksujemy w stresie, bo żeśmy się dali pokazać za bardzo w wiosce. Bo mieliśmy wejść tyłem. Mieliśmy wejść tyłem, ale byliśmy nie do końca przekonani, że jest opuszczony w pierwszym momencie i tak szliśmy. Dobra, potem zrobiłem się na kredens jeszcze, ale teraz chodźmy zwiedzić dalej. Jasne. Patrzcie na to. To jest po prostu przepiękne, to jest antyk. To nie powinno się tak zmarnować. Ale to się nie powinno tak zmarnować, to jest przepiękne. Ale cudowne zdjęcie. W ogóle wszystko, to jest wszystko cudowne w tym domu, ja się zakochałam w nim. Patrzcie tylko na te lalki. To są lalki z porcelany, prawdopodobnie warte majątek. I to tak w centrum wsi. Stoi sobie. Myśmy myśleli na początku po oknach z przodu, że to jest nieopuszczony budynek. Patrzcie na te ściany w ogóle. Niesamowite. Pełne wyposażenie. Ktoś tu się włamał po prostu. Gdyby nie to, to ten dom byłby w stanie idealnym, nie? Świetne zdjęcia. Oni to zdemolują, jak tak będzie. Siadów. Chodźmy, kochani, zwiedzić dalej. Staramy się jednak być trochę ciszej, ponieważ myśmy się dali, tak, że tak powiem, pokazać od wsi. W środku dnia. A tu jest po prostu świetnie. To jest najlepszy dom, jakim w życiu byłam. Stropy ma już niestety dziurawe, tam widać. Na co mam uważać? Na zwłoki chyba jakieś. Co tu jest? Tu jest wejście. Myśmy tędy wchodzili. Tam wrócimy się do tego. Dom... Kapeluszy. Dom jest w stanie. Patrz na to w ogóle. Nieważne, nie będę patrzeć komuś dokumenty. Tak czy inaczej, zwiedźmy go w miarę szybko, tak żeby się nie dać zdradzić. Całkiem. Patrzcie tylko na to zdjęcie. Aż mi się ręce zatrzęsły, bo już w życiu nie byłam w tak pięknym domu. Nie chcę tu czegoś zdeptać. To jakaś biżuteria, ale sztuczna. Nie zapomniałam wyjrzeć do tej strony. Ładna. Taka stara, ale... Ta brocha, patrz. Widzisz, ktoś nie wziął tylko dlatego, że sztuczna. Jakby to była prawdziwa ze srebra, to już by dawno nie było. To są spinki do mankietów. Cholernie stara rzecz, zobacz. Bardzo piękne rzeczy tu są. To jest wszystko w stanie, gdyby nie to, że ktoś się włamał i lekko rozrzucił. No to poukładać jeszcze, stary. Wiesz. Można poukładać z powrotem. No szybko, porządki. Zawsze chciałem zrobić porządki, no by się. Chciałam, ale nie w momencie, kiedy boję się, że zaraz nas nakryją tutaj ludzie ze wsi.
Widziałeś ten obraz? To jest prawdziwy malowany. No. To jest sztuka jakaś wiejska, ludowa. To nie jest byle Bohomas reprodukcja, tylko malowany farbami. Mm-hmm. Świetny jest. A widziałeś zdjęcie tej dziewczynki w komunii? Nie pójdziemy. Pójdziemy, ale musimy uważać. No. A ty, który zdjęć? Ty wszedł? No, tam jest kilka zdjęć. Tam na górze masz zdjęcie z komunii. Świetna jest też. Ale ta lalka jest, kurde, ona nie jest stara, ona jest z porcelany prawdziwej. To jakaś taka komórka jest. Ja tam jest. Nie wchodzę, to jest tylko zerknę, co tam jest, jaki widok, ale nie będę tam do długo chodzić, bo jak widać, góra się niestety nam rozpadła troszkę. Schody się wydają, no takie w miarę. Nie są chyba złe. To jest tylko strych, tu nie ma pomieszczeń. Powiem ci, że na górze nie masz tak dużo ciekawych rzeczy. Tam jest ta wielka dziura i tu jest też gdzieś dziura. Tu jest ta dziura. Także... O, jaka kuchenka. Teoretycznie można by wejść tam kawałeczek. Ale trochę się obawiam. Są jakieś bardzo stare świece w tym schowane. Jakaś butelka. Tu jest to takie, że tak powiem, dla ludzi, którzy muszą siusiać w łóżku. Nie ma tam aż takich rewelacji, żeby tam iść. Ale ten telewizor kusi mnie. Nie wiem, czy się nie wkopię w jakiś problem później. Ale tylko go zerknę. Patrzcie. Bo to jest taka ciekawostka, że on jest w kartonie. Nieodpakowany tak jakby. Chyba go ktoś schował do kartona. Bo karton nie jest oryginalny jednak. Tak jak sądziłam na początku. Tam jest ten balkon. Na balkon nie wejdziemy. Zwłaszcza, żebyśmy się dali pokazać w całej wiosce. A i tak tam nie dotrę raczej. Na strychu nie ma aż takich rewelacji. Thank you.
Tam jest żelazko stare takie. Kurde, jakbyś tu rozejrzeć, to mnóstwo rzeczy różnych, nie? Ciekawych. Ale ten kredens też jest bardzo fajny. Te naczynia tam, te takie szklane. Cokolwiek to jest. Karafka choćby, czy coś. Nie ma piwnicy. Żeby się nie ujawniać bardzo. Tu są jeszcze jakieś pomieszczenia. Ale czy ja wiem, czy tam warto iść? Tam są pomieszczenia jakieś, ale nie wiem, czy tam warto iść. Ja bym lepiej tutaj celowała, w to miejsce. Tam jest stary rower, tak w ogóle. Też ciekawy. Nie chcę się tu za bardzo rzucać w oczy. I uszy. Tu nic nie ma chyba. Miejsce dla zwierzaka. Wow. Trochę się tu zawaliło. Ale co tu można znaleźć? Dwa rowery fajne. Gdzieś jakieś inne graty. No ale nie będziemy tu za długo chodzić. Żeby nie przeciągnąć struny. Jak to się mówi. A tutaj? No to jest zamknięte, a nie. O kurczę. To zawaliło. Jaka fajna część kuchenna. Z lodóweczką. Wszystko się to zawala. Także idę stąd raczej. To już nie wygląda zbyt stabilnie. Nie chcę tego, że tak powiem, dobić swoją obecnością. Także dzięki, moi mili, za ten film. Jesteśmy w szoku z kolegą, że aż taki fajny dom się trafił. Z pełnym przypadkiem.